Instalator przeglądarki domyślnie zakłada jedynie konto administratora. Jeśli z przeglądarki mają korzystać inne osoby, to wskazane jest założenie dla nich dodatkowych kont. Konta innych użytkowników może utworzyć jedynie administrator. Otwieram program AirView i loguję się na konto administratora. W otwartym oknie menadżera badań wybieram narzędzia, ustawienia, kreator systemu i desktopu. W otwartym oknie kreatora wybieram zakładkę konfiguracja użytkowników. W lewej części okna widać listę założonych kont. Naciskam przycisk dodaj. Otwiera się okienko dialogowe wymagające obowiązkowego wprowadzenia jedynie nazwy użytkownika. Pole hasło może pozostać puste. Jeśli jednak nadam użytkownikowi hasło, należy je wpisać ponownie w następnym polu celem weryfikacji. Zatwierdzam przyciskiem OK. Okienko zostaje zamknięte, a w polu użytkowników pojawiła się nazwa nowego użytkownika. Zapisuję nowego użytkownika przyciskiem Zapisz. Konto zostało utworzone i kreator zamykam przyciskiem Wyjdź. Program powraca do menadżera badań. Zamykam także program AirView. Tylko konto administratora ma automatycznie skonfigurowany dostęp do zasobów lokalnego serwera źródłowego DICOM wbudowanego w przeglądarkę. Pozostali użytkownicy, aby móc przeglądać i otwierać badania z wbudowanego serwera, muszą udostępnić ten serwer w tablicy serwery źródłowe. Aby to zrobić, uruchamiam ponownie program AirView, logując się na konto użytkownika. W menadżerze badań wybieram narzędzia, serwery źródłowe użytkownika. W otwartym oknie dialogowym widać wszystkie serwery zalogowanego użytkownika. Na przygotowanym przykładzie użytkownik nie ma żadnych serwerów DICOM. Wybieram przycisk Dodaj węzeł. Kolejne okno dialogowe w lewej swej części pokazuje wszystkie dodane wcześniej przez administratora serwery. Wskazuję serwer, z którego chcę pobierać badania. Program wpisuje automatycznie parametry wskazanego serwera do okna dialogowego. Pozostaje jedynie wpisać dowolną nazwę serwera zrozumiałą dla użytkownika. Wpisanie nazwy jest obowiązkowe. Zaleca się sprawdzenie skuteczności konfiguracji przyciskiem Ping. Sprawdza obecność komputera w sieci oraz echo. Sprawdza komunikację DICOM z serwerem. Pozytywny wynik testów uprawnia do zapisania konfiguracji przyciskiem Zachowaj. I następnie Zapisz i Wyjdź. Program powraca do menadżera badań. Weryfikuję skuteczność konfiguracji, rozwijając pole Serwer źródłowy. Zaznaczam serwer i można już przeszukać jego zasoby przyciskiem Szukaj. Jak widać, nazwa badania znajdującego się na serwerze wewnętrznym Przychodnia 1 pojawiła się na liście badań.